Jak co roku, pierwszoklasiści wybrali się na białą szkołę do Murze Sichle. Dzień pierwszy był dniem początku. Pierwszy raz zobaczyliśmy stok, jak i również pierwszy raz założyliśmy narty w tym roku. Niektórzy również po raz pierwszy uczyli się jeździć. Jednak nie wszystkim od razu wszystko wychodziło, dlatego upadali. Jednak wszyscy sobie pomagali, ponieważ wiedzieli, że początki są trudne. Po całym dniu zmagań na stoku nadszedł w końcu czas na odpoczynek. Po nim poszliśmy na posiadę góralską. Przed posiadą spytaliśmy górala, o czym ona będzie. No myślę, że z ciekawością dowiecie się o tym, skąd się nazwa wzięła naszej wsi Murza Sichle. Będzie o tym stroju, o pasterstwie, o zbójnictwie. Potem na końcu obejrzymy te trochę fotografii, tam takie będą gęby fajne, stare. Na końcu jeszcze Tatry, przelecimy się po górach. No i to będzie całość, będzie jeszcze przeprowadzona muzyką, śpiewem. I także posłuchajcie, poparcie i bijcie brawo. Drugiego dnia również jeździliśmy na stoku. Wszystkim wychodziło wszystko lepiej niż dzień wcześniej. Wieczorem pojechaliśmy do zimowej stolicy Polski, czyli Zakopanego. Najwięcej czasu spędziliśmy jednak na Krupówkach. Następnego dnia pojechaliśmy do Białki Tatrzańskiej. Jeździliśmy na stoku ponad 4 godziny. Po męczącej jeździe mogliśmy odpocząć na termach Terma Białka. Do wózków, do góry i pod wodę wszyscy. 3, 4! Ostatniego dnia również jeździliśmy na nartach. Wszyscy już bardzo dobrze opanowali technikę. Na koniec dnia nadszedł czas na podsumowanie całego wyjazdu. Wszystkim z naszej klasy ten wyjazd się podobał i nie możemy doczekać się przyszłorocznego.